Jesteśmy tutaj oburzeni tym, że miała być rekultywacja, a jest po prostu pseudorekultywacja i nie możemy się na to zgodzić. Nie może być tak, że kosztem zdrowia i życia mieszkańców gminy Warta, przede wszystkim mieszkańców Bartochowa, Łabędzi, Gołuch, tutaj, tych tutaj mieszkających, samorząd miasta Sieradz się rozwija. Na mocy właściwych decyzji pana marszałka województwa łódzkiego, a także pana starosty, do 2023 do czerwca przedsiębiorstwo komunalne z Sieradzu, spółka z o.o., którego właścicielem 100% jest miasto Sieradz, powinno dokonać właściwej tutaj rekultywacji. Od samego początku niestety zaobserwowaliśmy, że dzieją się nieprawidłowości i tak jak już powiedziałem na początku kiedyś tutaj z mieszkańcami, papier jest cierpliwy, w papierze, że tak powiem, wszystko zostało określone tak, jak powinno być, ale niestety czynności firmy, która miała zrobić tą rekultywację, od początku budziły nasze wątpliwości i właściwe służby wyspecjalizowane w postaci Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska po wielomiesięcznej kontroli, po przebadaniu próbek pobranych tutaj z tego terenu stwierdziło, iż doszło tutaj do licznych nieprawidłowości. Przede wszystkim doszło do tego, iż były tutaj, iż są, zostały przywiezione odpady niebezpieczne, a takowe nie mogły być tutaj przywożone. Jest jeszcze szereg innych nieprawidłowości w postaci składowania odpadów. Nie powinny być tutaj nigdy materiały składowane. Zaburzona została kolejność rekultywacji. We właściwych decyzjach właściwe organy wskazały, jak powinna wyglądać rekultywacja, a więc został określony harmonogram, jakie poszczególne warstwy powinny być wykonane i w tym zakresie można przywozić określoną kategorię odpadów określonych w decyzji. Przypomnę i każdy niech sobie sięgnie do decyzji i zobaczy, w pierwszej warstwie mogą być to odpady, ale odpadem traktujemy wszystko, co człowiek wytworzył i oczywiście, jeżeli mamy gruz, nie wiem, z łazienki, z domu, jakieś takie minerały, to oczywiście one mogą być tutaj przewiezione. Może być jakiś kompost przewieziony, ale kompost, a nie coś, co pod przykrywką kompostu, tak, czy pewnych minerałów zostało tutaj przewiezione. I WIOŚ, a więc powtarzam, organ właściwy, stwierdził w sposób jednoznaczny, że tutaj na to byłe wysypisko odpadów zostały przewiezione materiały ropopochodne. I szanowni państwo, my tutaj stoimy, protestujemy też przeciwko pewnej niemocy organów. Przedsiębiorstwo komunalne, spółka miejska wyłoniła podmiot do tej rekultywacji i de facto umywa ręce, bo mówi, przedstawiciele firmy na zarzuty WIOŚ-u mówią, że wszystko jest okej. I ja tutaj nie widzę żadnego krytycznego podejścia względem podmiotu wyłonionego, bo każdy z nas wie, jeżeli wyłaniam wykonawcę i jeżeli on nie wykonuje swoich czynności w sposób właściwy, to podchodzę do niego w sposób odszkodowawczy, tak? A na pewno natychmiast zrywam z nim współpracę, a tym bardziej, że to jest materia bardzo wrażliwa, tak? Przypomnę to jeszcze raz, od lat 80. Różne podmioty związane z miastem Sieradz tu przywoziły odpady. Jakoś dziwnie się stało, że to nie było w mieście Sieradzu, ani opodal, tylko akurat tutaj. Ktoś o tym zadecydował. I ci ludzie, którzy tutaj są, przez lata musieli mieszkać nieopodal składowiska odpadów komunalnych, które było czynne do 2010 roku. Stąd też, jeśli w 2010 roku marszałek zamknął to składowisko, to szanowni państwo, odpowiednie podmioty miały wystarczającą ilość czasu, aby dokonać tutaj właściwej rekultywacji. I my nie godzimy się na to, żeby z uwagi na to, że jest tutaj byłe składowisko odpadów, żeby teraz pod przykrywką tej rekultywacji ktoś robił coś niezgodnego z prawem. Zwyczajnie. Protestujemy od początku i widzimy, szanowni państwo, też niestety pewną niemoc. I powiem tu wyraźnie, przedsiębiorstwa komunalnego, które jest bezpośrednio odpowiedzialne za tą sprawę, ale też pewna niemoc pana prezydenta Pawła Osiewały. To znaczy, ja jak byłem na sesji Rady Miejskiej w Sieradzu, to jako prawnik wyraziłem takie pewne zaniepokojenie, że nie chciałbym, żeby za jakiś czas okazało się, że nagle inna prokuratura zajmuje się tą sprawą. Powiem tak, nie komentuję tego, jest to dla mnie dziwne, ale ufam, że
pan prokurator z prokuratury okręgowej w Poznaniu, patrząc z perspektywy całej Polski, bo ja się skontaktowałem z panem prokuratorem i uzyskałem taką informację, że pan prokurator ma ogląd z całej Polski na tą firmę i w sposób jednoznaczny stwierdził, iż powiedział tak, dosłownie staram się zacytować. Panie burmistrzu, co musi się jeszcze wydarzyć? Co musi się jeszcze wydarzyć, aby podmioty odpowiedzialne za rekultywację, czytaj PK w Sieradzu, Samorząd Miasta Sieradz, Starostwo Powiatowe w Sieradzu, w sposób właściwy zatrzymały natychmiast tą pseudorekultywację i wyegzekwowały od firmy obowiązek natychmiastowego uprzątnięcia tego terenu, wywozu tych nielegalnych odpadów i co więcej, w sposób odszkodowawczy zażądało naprawy tej szkody, którą, że tak powiem, według mnie ta firma działa po prostu na szkodę przedsiębiorstwa komunalnego w Sieradzu, na szkodę samorządu sieradzkiego i na szkodę nas. Bo szanowni państwo, firma wyłoniona skądś tam z Polski przyjechała sobie, według mnie działa niezgodnie z prawem, ona za chwilę wyjedzie, a my tutaj zostaniemy. Dlatego apeluję do władz wszelakich, aby pomóc wyjaśnić tą sprawę, bo my tutaj nie popuścimy, zwyczajnie nie popuścimy. Tutaj ustawiliśmy ten oto bus komunalny, gminny po to, jako wyraz naszego protestu przeciwko niemocy podmiotów odpowiedzialnych i niemocy władzy podjęcia decyzji, aby to po prostu w sposób natychmiast, aby zobowiązać podmiot do działania zgodnego z prawem. Jako przedstawiciel wsi chcemy, żeby była prawdziwa rekultywacja. Chcemy rekultywacji zgodnie z decyzją starosty. Nie jesteśmy przeciwni rekultywacji, tylko chcemy rekultywacji zgodnej z decyzją starosty. Nie zgadzamy się na przewożenie odpadów ropopochodnych i żądamy rozwiązania z tą firmą umowy z Profieco. I jeszcze chciałam powiedzieć, pan prezydent został zapraszany 2 razy przez mieszkańców Bartochowa o spotkanie w świetlicy tutaj w Bartochowie, ani razu się nie spotkał z nami. I bardzo nam to przykro, że nie chce z nami rozmawiać. Ani starosta, ani nikt z komunalnej nie chciał przyjechać do nas. My nie jesteśmy stroną w tej sprawie i nie mamy żadnych wiadomości, nic nie możemy się dowiedzieć od nich, bo może, nie jesteśmy stroną. Może pan burmistrz. Ja wyjaśnię, bo cały problem polega na tym, że znajdujemy się w Bartochowie, gminie Warta, ale ten teren, jak już powiedziałem wcześniej, od lat 80. jest wydzierżawiany przedsiębiorstwu komunalnemu w Sieradzu, a więc samorządowi miasta Sieradz i my nie jesteśmy żadną stroną postępowania administracyjnego w zakresie rekultywacji. My jesteśmy tylko tutaj jakby obserwatorami i żywnie zainteresowani tym, aby była to rekultywacja, ale de facto decyzje zostały wydawane na przedsiębiorstwa komunalne, tutaj decyzja marszałka względem rekultywacji, a także na wyłonioną firmę decyzja o możliwości przetwarzania pewnej kategorii odpadów. I chcielibyśmy, żeby nas zaprosili na tą wizję, razem z nimi wejść na wysypisko i chcieliśmy, żeby nas zaprosili razem z panem burmistrzem i jakaś delegacja, 3 czy 4 osoby, żebyśmy mogli wejść. Znaczy powiem tak, przykro nam jest z tego powodu, że my jesteśmy traktowani po prostu, po prostu źle jesteśmy traktowani, bo autorytetem teraz tutaj jest firma, która ma zarzuty prokuratorskie, jest autorytetem dla przedsiębiorstwa komunalnego, dla pana prezydenta i ja mam wrażenie, że bezkrytycznie im ufają, a to, co mówi burmistrz, to, co mówią mieszkańcy tutaj, to jest totalnie lekceważone i niestety wymyślane są jakieś bajki o tym, że my tutaj mamy jakieś zupełnie inne cele niż ochrona tej ziemi, po prostu zwyczajnie. I jeszcze ja chciałam powiedzieć, że nie ma tutaj nadzoru żadnego. My jako mieszkańcy po nocach nie śpimy, musimy tu pilnować, czy w nocy nie przychodzą samochody i obawiamy się o nasze życie.
spotkaniu słyszeliśmy, że kwota rekultywacji miała kosztować około 5 milionów. Teraz okazuje się na sesji, pani Hess powiedziała, że kwota ma być 650 tysięcy. Za co oni mają to zrobić? Za 650 tysięcy to jest na paliwo, na co oni mają? W próbkach wyszły odpady ropopochodne, dużo rtęci, ołowiu. No, mamy tutaj blisko ujęcie wody. I no to czym będziemy musieli wodę? Beczkowozy będą przyjeżdżać na wieś i wodę przywozić chyba, no bo jeżeli będzie zatruta woda, ujęcie wody tutaj na Małkowie jest 1,5 kilometra od wysypiska śmieci. I jeszcze warto podkreślić, że państwo tutaj mają gospodarstwa rolne. No właśnie. I w niedługim czasie nam tu pola będą odcięte od upraw. Tutaj strą ziemniaki. Wy w mieście będziecie to jedli. Ziemniaki, zboże, buraki. Czuć latem, to jest okropny odór, jak wieje wiatr. To strasznie śmierdzi rano, wieczorem. Także nie można nawet okna. My tu mieszkamy blisko, to okna nie można otworzyć. I jeszcze są gryzonie, szczury, myszy. Tak, wiadomo, odpady pochodzą z oczyszczalni odpadów ropopochodnych z Turku. Tutaj to jest doskonały przykład obywatelskiej postawy mieszkańców. Bo to, że tutaj stoimy, to jest przykład po prostu niezłomnej postawy mieszkańców wsi Bartochów. Na czele z panią sołtys Barbarą Osiewałą, panem Krzysztofem Woźniakiem. To są ludzie, którzy tutaj całą noc zorganizują tak wespół się z mieszkańcami, że oni całą noc stoją i pilnują, i obserwują, i patrzą, czy jakaś nielegalna tutaj, czy coś nielegalnego się dzieje. Po prostu. Przedstawiłem prośbę pani sołtys, żeby delegacja mieszkańców mogła uczestniczyć w naszych oględzinach dzisiejszych, ale pani prezes przedsiębiorstwa komunalnego nie wyraziła na to zgody. Idziemy. Rozumiem, ja po prostu chciałem przekazać państwu te informacje, ale no radni wejdą. To jest najlepsze podsumowanie, że byliśmy na sesji, chcemy w sposób transparentny o tym mówić, chcemy rozmawiać, bo nie mamy nic do ukrycia i chcielibyśmy, aby ta rozmowa też była publiczna, bo ona dotyczy nas wszystkich i dzisiaj to, że my tutaj jesteśmy, to jest nasze zgromadzenie. Wiedzieliśmy, że państwo radni z Sieradza przyjadą i będą tutaj dokonywać tej kontroli. Mam nadzieję, że w sposób tutaj obiektywny, rzetelny dokonają tej kontroli i chwała im za to. Ale wiem doskonale, że burmistrz i mieszkańcy nie mogą być tam wpuszczeni, bo my zwyczajnie, no właśnie, w czym my przeszkadzamy, szanowni państwo? Ja tylko chcę i żądam tego, aby każdy w sposób obiektywny ocenił tą sytuację. Materiały są publicznie dostępne i niech każdy sobie wyrobi zdanie. Bo wystarczy po prostu zapoznać się z tym wszystkim i dokonać właściwej analizy. Dziękujemy. Zaangażowaliśmy się mieszkańcy, zresztą widać, ile nas tu jest tak naprawdę, bo to jest nasza przyszłość, to są nasze domy, nasze rodziny tu będą, mieszkają przyszłe pokolenia, więc nie pozwolimy sobie wozić jakichś odpadów niebezpiecznych tak naprawdę. No i to wszystko, nie ustąpimy i będziemy, dopóki ta firma będzie dalej tutaj działała, myślę, że jej nie pozwolimy tutaj działać. Żądamy też od władz, żeby podjęły jakieś czyny tak naprawdę, bo mówią, tak naprawdę kłamią nas. Można powiedzieć, że no, po prostu prezydent się radza, nas okłama tak naprawdę i mogę to powiedzieć z czystym sumieniem. I to wszystko, dziękuję bardzo. Prawda jest taka, że my wszyscy jesteśmy tutaj jako mieszkańcy, pełnimy różne role, ale przede wszystkim jesteśmy tutaj jako mieszkańcy, którzy domagamy się po prostu przestrzegania podstawowych naszych praw. Prawa do życia w godnych warunkach, do ochrony środowiska, prawa do życia w bezpiecznych warunkach. I nie godzimy się na to, aby jakikolwiek podmiot kosztem zdrowia tutaj mieszkańców prowadził jakąkolwiek działalność i patrzył tylko na rachunek ekonomiczny w tym zakresie. Proszę państwa, nie ma naszej zgody na to, żeby nas zasypywano śmieciami, żeby wywożono, żeby zarabiano miliony złotych i żebyśmy po prostu zostali zatruci, zasypani i mieszkali na wysypisku śmieci. Mieszkamy tutaj, nasze dzieci będą mieszkać, nie ma na to naszej zgody. Będziemy walczyć do końca, będziemy stopować, jesteśmy ramię w ramię, nie pozwolimy na to, żebyśmy zostali zasypani.
To jest nasza wspólna sprawa, wie pan, no, reprezentuje społeczeństwo w gminie Warta i myślę, że skoro mieszkańcy zwrócili się o pomoc, gdyż chcą, żeby ta rekultywacja przebiegała w sposób prawidłowy, no to my jako radni musimy w tym uczestniczyć, dlatego tu jesteśmy. Wie pan co, najdziwniejsze z tego wszystkiego to jest to, że przecież tutaj mieszkańcy nie żądają nic wielkiego, po prostu chcą, żeby ta rekultywacja przebiegała w sposób prawidłowy i myślę, że wszystkie te negocjacje, rozmowy powinny zmierzać ku temu, żeby doprowadzić do tego, żeby ta rekultywacja była prowadzona zgodnie z projektem i nam o to chodzi. My tutaj nie chcemy żadnej polityki uprawiać przede wszystkim, nie po to tu przyjechaliśmy i myślę, że pan burmistrz się ze mną zgadza. Pilnujemy po prostu interesu mieszkańców, bo po to do tego zostaliśmy powołani. Znaczy kontrola to jest trochę nadużycie pewnie słowa, bo my tutaj jak gdyby nie kontrolowaliśmy, bo nie jesteśmy przygotowani ani do tego merytorycznie, żeby sprawdzić, co jest tu faktycznie. Chcieliśmy fizycznie, bynajmniej ja, mi przyświecało to, żebym fizycznie zobaczył, z jakim problemem się aktualnie mierzymy, no bo ciężko rozmawiać w gabinetach, gdzie pan burmistrz przedstawia jedną rację, firma Profi Eco plus przedsiębiorstwo komunalne przedstawia drugą stronę. Nam jako radnym finalnie zależy na dobrym imieniu przedsiębiorstwa komunalnego i taki nam przyświeca cel. To, co zobaczyliśmy, no na pewno musimy jasno sobie stwierdzić, że jako ludzie jesteśmy śmieciarzami, bo wielkość, rozmiar tych śmieci i to, co się działo tutaj do 10 roku tych śmieci, no to przeraża. No tu znajduje się wszystko na tych hałdach. Druga sprawa, to co faktycznie jest teraz aktualnie zabezpieczone przez odpowiednie służby, bo zakładam, że naprawdę powiedziano, że to, co jest tam oddzielone tymi foliami, to jest zabezpieczone przez służby prokuratorskie. No to faktycznie na ten moment nie wygląda to dobrze, o. Ale co to finalnie jest, ciężko mi tutaj zasądzić. No ja nie wezmę tego w ręce i nie powiem, czy to jest produkt takiej jakości, czy takiej jakości, nie wiem. Czy mówi pan o tych protokołach, które zamieszczał publicznie pan burmistrz Warty? Tak. No widziałem z jego profilu w mediach społecznościowych, mogłem się z nimi zapoznać i widziałem uwagi tam zawarte. Tyle tylko, że ja finalnie nie jestem merytorycznie przygotowany, żeby stwierdzić, że to jest to samo, tak nie wiem. Ja zobaczyłem to, co zobaczyłem, pewne zdanie mam wyrobione, na razie nie chciałbym go powiedzieć. Na pewno zależy mi na poprawnie przeprowadzonej rekultywacji zgodnie z przepisami prawa. Znaczy ja mogę mieć pytanie, jakie działania chciałby pan podjąć jako przewodniczący rady, rozumiem, tak? Wiceprzewodniczący rady. Jakie działania pan by chciał podjąć w tym momencie, widząc to, co pan widział? Znaczy, jakie będzie pana pierwsze działanie, zadanie? Bo to chodzi o konkretne. Mieszkańcy tu po to przyszli, żeby usłyszeć, co od dzisiaj, od teraz, jak państwo zrobiliście tą taką wizję lokalną, zobaczyliście, jak to wygląda, co dalej zamierzacie w tym momencie robić? Czy ma pan jakiś już pomysł, czy jak pan to widzi dalej? Znaczy było tutaj bodajże 7 czy 9 radnych. Nie jest to większość, która w ogóle stanowiłaby w Radzie większość, która może cokolwiek postanowić. Na pewno problem będzie zaakcentowany w komisji, z którą współpracuję, w której jestem też wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju. Na pewno będziemy zastanawiali się nad rozwiązaniami, ale to w oparciu o wszystkie samorządy. Ja jak najbardziej współpracuję z panem burmistrzem, zachęcam do tej współpracy, ja słucham tego głosu. Słuchamy, co mówi pan prezydent. Zdania są troszeczkę rozminięte póki co, no ale staramy się to wyjaśnić, no, staramy znaleźć tą prawdę. Nie wiem, czy ją w ogóle kiedykolwiek poznamy, tak? Szanowni państwo, ja chciałbym podziękować bardzo serdecznie tym państwu radnym, którzy przyjechaliście dzisiaj tutaj na to byłe wysypisko odpadów, za to, że tutaj jesteście. I stąd wielka prośba też do was, abyście w sposób obiektywny, krytyczny, no, dokonali kontroli, bo możecie to dokonać nad działaniem spółki samorządowej miasta Sieradza, która, przypomnę, z mocy właściwych przepisów jest odpowiedzialna za rekultywację tego terenu w terminie wyznaczonym. To spółka na mocy decyzji marszałka ma obowiązek rekultywacji i wyłoniony podmiot uzyskał zezwolenie na przetworzenie pewnej kategorii odpadów i tutaj przywożenie. Ja tylko chciałem podkreślić, że z materiałów dostarczonych nam przez właściwe organy ochrony środowiska, a więc przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, oddział też w Sieradzu, w sposób jednoznaczny wynika z tej opinii, że tutaj były przywożone odpady, które nie powinny być przywożone. Tak, z takich najważniejszych informacji rzeczywiście jest zabezpieczone kilka pryzm odpadów, kilka pryzm, które są wyznaczone, są postawione i to rzeczywiście radni stwierdzili, że sprawia wrażenie jakiegoś materiału ropopochodnego i w związku z tym no,
My też otrzymaliśmy zapewnienie od pani prezes, że jak tylko sytuacja się wyjaśni od strony właśnie procesowej, jeśli chodzi o postępowanie przygotowawcze, postępowanie karne prowadzone przez prokuraturę, to te odpady, które zostały odebrane od jednego z podmiotów, które rzeczywiście są prawdopodobnie ropopochodne i mogą stanowić odpady niebezpieczne w rozumieniu przepisów, to te pryzmy zostaną według zapewnień pani prezes usunięte z tego składowiska. I to jest pierwsza dobra informacja, którą uzyskaliśmy. Próbki są pobrane. Wiadomo, że jest spór co do tego, jak zostały ocenione te materiały, no ale to się musi wyjaśnić. Teraz otrzymaliśmy informację, że żadne nowe odpady nie będą tu w najbliższym czasie przywożone, że jedyne prace, jakie mają się odbywać, tak jak nas zapewniono, to jest po prostu przysypanie piaskiem tych odpadów, które są odkryte. Tu rzeczywiście to wysypisko no jest, ma nierówne wysokości, tak, i docelowo powinno zostać wyrównane. Ma zostać wykonana warstwa około 45 cm tych odpadów w postaci 190503, czyli kompostu niespełniającego wymagań. No ale to rzeczywiście nie mogą być materiały z zawartością substancji ropopochodnych. I dopiero później 10-centymetrowa warstwa okrywowa humusu i zieleń. Natomiast no, wiemy, że po prostu ma nie być tu żaden odpad przywożony w najbliższym czasie, a te pryzmy mają tak czy inaczej, niezależnie od tego, jak się sprawa rozwiąże, to od tego podmiotu, który jest podejrzewany o to, że od niego pochodzą materiały ropopochodne, to mają zostać stąd usunięte. Tak nas zapewniła prezes przedsiębiorstwa komunalnego w Sieradzu. No tak, bo świadczą o tym opinie WIOŚ-u. Wiadomo, że co do pewnych szczegółów jakieś występują kontrowersje i sprzeczność opinii, ale myślę, że też podstawowym problemem, z którym tu się mierzymy, to jest właśnie ten kryzys zaufania, które zostało naruszone już od początku i teraz ja mam pełną świadomość, że wszyscy tutaj mają wątpliwości i one są uzasadnione tym, że rzeczywiście WIOŚ interweniuje, że prokuratura prowadzi postępowanie karne i w związku z tym rzeczywiście dobrze by było, gdyby te sprawy zostały wyjaśnione. No mam nadzieję, że po pierwsze rzeczywiście te pryzmy materiałów uznanych za ropopochodne, niezależnie od tego, jaki jest stopień stężenia tam tych nieczystości, które nie powinny się znaleźć, to po prostu zostaną z tego usunięte, bo szanowni państwo, to jest nasza wspólna sprawa. I dlatego to my jako grupa radnych zaapelowaliśmy do wszystkich podmiotów, które są zaangażowane w tę sprawę, żeby to wyjaśnić, bo to jest rzeczywiście nasz wspólny interes, bo tak czy inaczej to miejska spółka z tym obowiązkiem zostaje, a gmina zostaje z tym terenem. I ta rekultywacja, jeśli zostanie przeprowadzona rzetelnie, no to ten problem zostanie zażegnany. Myślę, że też no, powinna nastąpić jakaś zmiana jakościowa w komunikacji i też dlatego napisaliśmy ten apel o te działania wspólne, żebyśmy ten kryzys zaufania zażegnali. Myślę, że dużo lepiej byłoby, gdyby ta komunikacja się odbywała bezpośrednio, no ale rzeczywiście tego myślę, że dzisiaj też zabrakło. Znaczy najważniejsze jest to, żeby to się wyjaśniło możliwie szybko rzeczywiście, bo czas jest wszystkim, ale no ja otrzymałem takie zapewnienie osobiście, że one stąd po prostu wyjadą tak czy inaczej, to znaczy niezależnie od kierunku tych decyzji, czy ktoś zostanie skazany, czy nie zostanie prawomocnie skazany, to myślę, że to musi być dużo wcześniejszy etap procesowy. Chodzi po prostu o kwestię zabezpieczenia dowodów, tak, i wyjaśnienia wyników badań tych próbek z tych pryzm. Te rzeczywiście pryzmy są zabezpieczone, jest wbitych kilka prętów i są otoczone taśmą, te taśmy wprawdzie są już pozrywane pewnie przez wiatr albo przez kogoś, kto tu wchodził, nie wiem, ale tak czy inaczej te pryzmy są i rzeczywiście tutaj radni niezależnie od że tak powiem afiliacji politycznej, no to mieli wrażenie, wszyscy mieli wrażenie, jak tu byliśmy, że rzeczywiście te pryzmy zawierają jakiś materiał ropopochodny i w związku z tym liczymy na to, że to po prostu stąd zostanie usunięte i mamy zapewnienie, że od tego podmiotu, który dostarczył wykonawcy rekultywacji ten materiał, nie będą już odbierane żadne odpady, które miałyby tu trafić.
No, trochę tak, ale nie chciałbym tego komentować szczegółowo, bo też nie znam dokładnie materiału procesowego, więc trudno mi się wypowiadać, skoro nie znam dokładnie wszystkich decyzji prokuratury w tej sprawie i przesłanek, a mam tylko zapośredniczone informacje i ta wiedza jest niepełna i szczątkowa. Natomiast no, rzeczywiście zastanawiające, ale liczę tak czy inaczej, że po prostu kwestie dowodowe zostaną wyjaśnione, bo to też chodzi o po prostu odpowiedzialność za te działania, więc to też musi być dobry materiał dla sądu, który nie będzie podważony i na tym też chyba wszystkim powinno zależeć, bo jeżeli rzeczywiście tak jest, że na terenie całej Polski odbywają się podobne działania, no to rzeczywiście to trzeba ścigać, prawda? Bo to jest jakiś zorganizowany mechanizm w takim razie. Natomiast tak czy inaczej, te odpady według zapewnień, które otrzymaliśmy dzisiaj, mają stąd odjechać. No ja sobie nie wyobrażam, żeby to rzeczywiście przybrało okres pięcioletni, bo moim zdaniem to postępowanie powinno być prowadzone na tyle szybko i te badania tego materiału powinny być wyjaśnione i jakoś zweryfikowane być może po raz kolejny, po to, żeby to można było stąd usunąć, oczywiście. Będziemy o to pytać, bo tak jak mówię, nam ze strony miasta powinno też zależeć na tym, żeby nie było kontrowersji wokół tego tematu, bo to jest rzeczywiście sfera naszej odpowiedzialności, która nie zniknie i tak jak nie zniknie przedsiębiorstwo komunalne i miasto Sieradz nie zniknie, tak nie zniknie ten problem, dopóki rekultywacja nie będzie przeprowadzona odpowiednio. Nie mówisz, że ta firma, która tu działa, nadal będzie działać, z pana wypowiedzi wynika. Nie. No tak, no, znaczy inaczej, nie będzie... My się nie zgadzamy, żeby ta firma ja rozumiem. Cały czas. Rozumiem. Trzeba ją wykopać. Rozumiem, państwo nie mają zaufania, no bo zostało nadwątlone. Natomiast no, oczywiście ani państwo nie zmuszą, ani ja przedsiębiorstwa komunalnego do rozwiązania tej umowy. To jest decyzja władz spółki i ewentualnie prezydenta miasta. Czy będziemy podejmować kroki w tym kierunku, to od radnych nie zależy. Więc my, no szczerze mówiąc, nie mamy na to wpływu po prostu. My tylko liczymy na to, że te zapewnienia się sprawdzą i że te materiały, które są uważane za niebezpieczne, stąd wyjadą i po prostu będzie to już prowadzone od innych podmiotów. Jeśli chodzi o odbiór, też dostaliśmy informację o tym, że WIOŚ wskazał dwa podmioty, od których można odbierać ten materiał, ten tak zwany kompost niespełniający wymagań. I my też pytaliśmy o to, czy nie lepiej, gdyby ten materiał pochodził z podmiotu, w którym miasto Sieradz uczestniczy, czyli Związku Komunalnego Czyste Miasto, Czysta Gmina i być może to też by było rozwiązanie, ale wiem, że nie został ten podmiot wskazany. My będziemy jeszcze szczegółowo przyglądać się całemu procesowi rzeczywiście wyłonienia wykonawcy tej rekultywacji, postępowaniu o udzielenie tego zaumówienia. Ja też poprosiłem o dodatkowe dokumenty, nie wszystkie jeszcze otrzymałem, ale zapewne będziemy się tego domagać, żeby to dokładnie sprawdzić, żeby to wyjaśnić, bo tak jak mówię, w Sieradzu może się wiele zmienić za rok, ale nie zmieni się to, że miejska spółka ponosi za to odpowiedzialność i powinna drobiazgowo też moim zdaniem kontrolować to, w jaki sposób podwykonawca niejako realizuje te obowiązki, bo za jakość odpowiadamy my i prawidłowość tych działań. No właśnie. Na spotkaniu zamkniętym z władzami spółki miejskiej i spółki, która wykonuje tu te rekultywacje, zadałem to pytanie. Zadałem to pytanie i otrzymałem informację, że głównym dochodem jest tutaj dochód wynikający z odbioru tego odpadu. Tak? I taka jest informacja, która została przekazana. I oczywiście ja sobie zdaję sprawę i o tym też mówiłem, że im bardziej problematyczny jest dany odpad, tym wyższy jest dochód i też rozumiem, że stąd wynikają te wątpliwości. Więc po prostu myślę, że teraz po tych wszystkich wydarzeniach i po tych państwa interwencjach mam nadzieję, że naprawdę sytuacja się poprawi i że będzie to bardziej drobiazgowo nadzorowane i dzięki temu tu już nie będą trafiały odpady, które będą budzić wątpliwości, prawda? Została przedstawiona im sprawa, tak jak wygląda teraz sytuacja na składowisku, jaki jest stan faktyczny, jakie jest zaawansowanie prac i co należy w trybie pilnym wykonać. Odpady są zabezpieczone przez prokuraturę i właściwe służby i tak jak pan dział nie powiedział właściwie, toczy się postępowanie i sprawa jest wyjaśniana. Co do tego, jakie to są odpady. I jeżeli zostanie ta sprawa wyjaśniona,
to wtedy odpowiednie służby, właściwe służby podejmą decyzję. W tym momencie odpady są zabezpieczone i my w żaden sposób nie możemy ich przemieścić, nawet tutaj w obrębie składowiska. I Profiako tego nie może zrobić nawet na nasze żądanie, więc pozostają w zabezpieczeniu. Jeżeli będzie decyzja organu, że te odpady faktycznie spełniają właściwości niebezpieczne, na pewno wtedy będzie nakaz od organów, żeby je wywieźć. Natomiast jaka by ta decyzja nie była, to na pewno po zakończeniu postępowania, już w uzgodnieniu z wykonawcą, już mamy to uzgodnione z wykonawcą, że te odpady wszystkie, bo nie wszystkie odpady przywiezione od tego samego wytwórcy, które częściowo są wskazane jako niebezpieczne, są dzisiaj zabezpieczone przez prokuraturę. Bo tylko część, jakbyśmy się przeszli, to bym to wskazała, jest zabezpieczona, a inna część jest niezabezpieczona. Natomiast w uzgodnieniu z wykonawcą, właściwie za naszym nakazem, on to wszystko wywiezie, bo sama rekultywacja, sam proces prowadzenia rekultywacji za pomocą przetwarzania odpadów, na który w decyzji środowiskowej wydał zgodę burmistrz Warty, również pozytywnie zaopiniował decyzję na przetwarzanie odpadów wydaną przez starostwę powiatowego, jest dopuszczalny pewien katalog odpadów i tym one są wykonywane, tak? Ta rekultywacja jest wykonywana. Natomiast nie jest naszym tutaj intencją komukolwiek szkodzić czy zagrażać. I dlatego patrząc na te niepokoje tutaj, które są społeczne, właściwie podsycane też nieprawdziwymi informacjami przekazywanymi, my naprawdę zmierzamy do właściwej wykonywania tego rekultywacji. Na ten moment najpilniejsze jest, żeby te warstwy, które są odspojone, odpadów zeskładowanych do czasu, kiedy funkcjonowało składowisko, żeby je zabezpieczyć. Musimy wykonać na nich warstwę izolującą, bo w tej chwili one są odkryte. Tam na samej górze składowiska są odkryte te odpady. One są teraz narażone na penetrację wód opadowych. Za chwilę przyjdą wysokie temperatury i wtedy naprawdę będzie tutaj fetor. Po zamknięciu składowiska one były już zabezpieczone warstwą izolującą, bo tak należało to zrobić. Teraz w wyniku tego odspojenia i przemieszczenia, gdzie było te najwyższe części, one są odkryte. I od momentu, kiedy zostało uchylone postanowienie na wniosek, po uwzględnieniu zażalenia wniesionego przez obrońców wykonawcy, nie ma tam w tym postanowieniu mowy o tym, że to jest uchylony ten środek zapobiegawczy tylko po to, żeby wywieźć jakieś odpady, bo takiej informacji nie ma. Natomiast gdy został ten środek zapobiegawczy uchylony, nakazałam firmie wykonać warstwę wyrównawczą i izolującą z materiału. Z materiału, który miał być przywieziony tutaj z okolicznych żwirowni. No niestety odmówiły nam dostawy tego materiału, jednoznacznie wskazując, że no tutaj są naciski innych mieszkańców i samego burmistrza, żeby nie dostarczać niczego na składowisko. Od czwartku mamy sytuację taką, że nie możemy korzystać z tego terenu, nie możemy zabezpieczyć tych odpadów, a to jest tak naprawdę prawdziwa bomba ekologiczna w tym momencie, bo samochód stanowiący własność gminy Warta blokuje nam wjazd do składowiska. I naprawdę moją rolą nie jest tutaj robienie komuś krzywdy czy na złość, ja nie mam w tym żadnego interesu. Jedyny interes, który chronię, jest to interes przedsiębiorstwa komunalnego. Nie będę rozwiązywała umowy pochopnie, bo już w sierpniu były naciski ze strony władz gminy, żebym rozwiązała umowę, ponieważ odpady są przywożone bez prawomocnej decyzji. No jak się okazało, decyzja była prawomocna. Od samego początku, kiedy te pierwsze odpady tutaj wjechały na tą rekultywację. Więc jeżeli wtedy bym uległa, to teraz by przedsiębiorstwo komunalne miało roszczenie odszkodowawcze od wykonawcy. To nie jest naszą rolą, moją. Decyzja, na mocy której wykonawca przetwarza tutaj odpady, jest wydana przez starostwo powiatowe i starostwo powiatowe też może wydać taką decyzję do likwidacji naruszeń, tak? Decyzji, jeżeli faktycznie są to odpady, które nie znajdują się w katalogu, tak? Tych wskazanych w tej decyzji. Może wydać taką decyzję prokurator i wydaje mi się, ale tu nie będę, chociaż WIOŚ ma wszelkie uprawnienia, więc zapewne WIOŚ też ma takie predyspozycje, ale to nie będę mówiła na pewno. Natomiast no, jak na razie żaden z tych trzech organów przeze mnie wymienionych no nie wydał takiej decyzji, tak? Są jakieś wskazane naruszenia, ale tak naprawdę patrząc na rynek gospodarki odpadami, to chyba nie ma firmy, która nie ma wskazanych jakichś naruszeń, czy nie ma jakichś postępowań toczących się.
ja po prostu czekam na rozwiązanie sprawy, bo jest tyle instytucji w to zaangażowanych, że naprawdę są bardziej władne instytucje, które powinny się w pierwszej kolejności wypowiedzieć. A tylko w trosce o dobro spółki miejskiej my nie rozwiązujemy na ten moment umowy. Nie jest powiedziane, że ta firma będzie kontynuowała na tą rekultywację, niezależnie od wyniku tego postępowania, tak? Ślicznie dziękujemy.